Was widzowie serdecznie w kolejnym odcineczku waszym. I dzisiaj słuchajcie, wstaliśmy sobie z samego rana. Jest już 5:01, no ale trzeba wstawać do pracy, no robota wzywa. W ogóle zobaczcie widzowie, ja sobie tutaj tak troszkę wyrównałam. No jest w miarę równiej, bardziej gładki tutaj jest ten podjazd. No ale kurde, ze względu na dom jeszcze tak nie za bardzo tutaj mogę tym terenem działać. No słuchajcie, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to serdecznie w pierwszej kolejności odsyłam do zobaczenia poprzedniego, bo był u nas Dziejuś, pomagał troszkę, rozrzucaliśmy wapno na pola i zaczęliśmy już orkę, właśnie tutaj jeszcze zostało trochę wapna, tutaj jeszcze na tym rozsiewaczu, na bredalce trochę jest, zobaczcie. Tutaj jeszcze chyba 2 czy 3 tony na nim zostało. No a dzisiaj ja sobie tak wstałam już tutaj, zobaczcie, z rana o 5:00. No i stwierdziłam, że trzeba ruszyć na pole. Trzeba ruszyć na pole. Także roztwieramy wieżeje. I może w sumie ostatnio robiliśmy MFM, to dzisiaj ruszymy John Deere'kiem, żeby wam pokazać też trochę działania tutaj John Deere'kiem. Aczkolwiek w sumie trochę tam jak zaczynaliśmy te, co prawda, krótkie żniwa, ale tam też trochę John Deere'kiem pojeździliśmy, także no także już w sumie wszystkim trochę tu się bawiliśmy, co mamy na gospodarstwie. No ale dzisiaj czas na John Deere'ka. Dobra, to podepniemy sobie pług. No i trzeba lecieć pracować dalej, bo jeszcze nam zostały 2 pola. Aczkolwiek zobaczcie, w poprzednim odcineczku oraliśmy pole 49 i 48. Jeszcze została tutaj 46. No i w sumie 47 by można było, ale tu nie wymaga to zaorania. No także jeszcze w sumie nie wiem. Może 47 odpuścimy. Czekajcie, przejdziemy się. To jest chyba 47, tak. Tak w sumie sobie myślę, że może byśmy to po prostu skultywowali. Albo ja widziałam, jeszcze jest taka maszyna. Nie chcę tutaj źle powiedzieć nazwy, o właśnie, do mulczerowania. Do mulczowania, przepraszam, o widzicie, i bym źle powiedziała. W sumie to powiedziałam. I byśmy sobie taką może maszynkę kupili, kurde bele. Bo to jest jakaś taka mechaniczna chyba. A to... O, ona jest większa, a wymaga mniej mocy, zauważcie. Wiecie co, to może sobie tą zakupimy. Co? Zakupimy sobie tą maszynkę i sobie po tym przejedziemy i później to tym naszym, to jest Gruber chyba. Gruber czy kultywator? Gruber chyba. No i później sobie tym pykniemy. Orać tego pola nie będziemy. Dokończymy tylko, tak właściwie to zaczniemy. Chociaż nie, zaczęliśmy na poprzednim odcinku, dosłownie tam parę metrów. Także dzisiaj sobie dokończymy. Dobra, przepraszam was widzowie za cięcie, ale mnie kichanie straszne złapało. Jedziemy już do robotki. O kurde, widzę, że zapomniałam na noc tutaj bramy zamknąć, to teraz zamknę, bo tu często ludzie łażą, to nie wiadomo. Nie wiadomo, co to kto ma w głowie, jeszcze może ukraść, co? Oj, zaraz będzie po błocie. Dobra, ustawiamy się i będziemy tutaj powoli... W sumie... No będziemy
skończyć to, co zaczęliśmy tak naprawdę. Ojojoj, trochę... Trochę podjechałam jak Dziejuś, kurde. Dziejuś to tak do tego orania to nie bardzo, no ale... No starał się, pomógł trochę. No nie mogę powiedzieć, bo... W sumie sporo wczoraj z Dziejusiem zrobiliśmy. Tak naprawdę to gdyby nie on, to nawet połowy bym nie zrobiła sama. Sama to nawet połowy bym nie zrobiła. Bo tak to tutaj on zaczął już rozrzucać wapno. Tak naprawdę to wszystkie wapno Dziejuś porozrzucał. A ja w tym czasie zaczęłam orać. No i on... Nie ten przycisk. No ja w tym czasie zaczęłam orać, a później Dziejuś jak skończył, to kupiliśmy drugi pług i też mi pomógł. Zobaczcie, mi to w ogóle tak przyjemnie się ora po wapnowaniu, super to wygląda. W ogóle tutaj te skiby się ładnie układają, fajnie to wygląda, jestem zadowolona. Ten pług, jak on się nazywa? Agromasz, robi robotę, dobry sprzęcior. Podoba mi się. Będę polecała wszystkim. Dobra, i zawijamy kolejny raz. Ja w ogóle widzę, widzowie, że po tej orce właśnie zrobimy sobie jakąś tą kultywację, czy właśnie, no nie jestem pewna, to się chyba nazywa gruber, ale też być może jestem w błędzie, także możecie mnie poprawić, jeśli źle mówię. To będzie trzeba chyba te kamienie, słuchajcie, pozbierać, bo ja widzę, że sporo tych kamiotów nawyłaziło. No i trzeba będzie się tym zająć. W ogóle, widzowie, chciałam wam bardzo podziękować za miły odbiór poprzednich odcineczków, za miłe komentarze, za wszystkie łapeczki w górze, za subskrypcje. Dziękuję bardzo, widzowie. To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszego nagrywania. Dziękuję bardzo. W ogóle ja mam wrażenie, czy ten ciągnik tak jest leciutko przekrzywiony. Jest leciutko przekrzywiony, ale to chyba nie dlatego, że jedziemy po oranym. A może i trochę dlatego. Czy mi się wydaje? Ale tu też trochę nierówny teren jest. To też w sumie dlatego. W ogóle zobaczcie, jak tam w lustereczku. O tutaj, w tym lusterku, widzicie? Tu, gdzie pług widać. O w tym. Jak tam się kurzy strasznie w tym lusterku, a tutaj to... W sumie nie widać tego, żeby się kurzyło. Oj, trochę za daleko. Dobra, teraz podnosimy i obracamy. W ogóle... Patrzcie, widzowie, te pole to takie dosyć małe jest. Tu nawet tym pługiem to, o co my, 4 razy przejechaliśmy, czy 5? Już, tak naprawdę, teraz jak przejedziemy, to już 1/3 będzie zrobiona. To jest bardzo malutkie pole. Ja sobie tak myślałam, że może po prostu byśmy tutaj trawę zasiali. To by dla krówek już coś tam było, już by coś można było dać krówkom. A zboża to tutaj się nie opłaca kombajnem kręcić, kurde, bo to trzeba się więcej nazawracać, nakręcić, niż tak naprawdę nakosi się człowiek. Także zastanawiam się właśnie, czy nie pierdzielnąć tu łąki. Możecie mi napisać, co uważacie, widzowie, ale wydaje mi się, że to nie głupi pomysł by był, żeby tu łąkę zrobić. No nie wiem, no. Chyba, że teraz jeszcze może zasiejemy jakieś zboże, a może w przyszłości byśmy tu zrobili
byśmy tu zrobili jakiś sad mały. Jakieś winogrona może byśmy posiali. No nie wiem, no zaproponujcie w komentarzu, co myślicie. I zobaczcie, chwilę pogadaliśmy, chwilę porobiliśmy. I tak naprawdę już połowa pola znowu za nami. Połowa pola za nami. Poczekajcie, aż cyknę fotę. Tylko wyłączę te informacje o polu, żeby tu nie przeszkadzały. Gdzie to jest? Chyba nie tutaj. O, tutaj, dobra. Zrobimy sobie jakąś ładną foteczkę. Może taką. Dobra, taka luksus. O, dobra, włączamy i jedziemy dalej. W ogóle widzowie, korzystając może tutaj z chwili, podziękowałabym moim wspierającym. Tylko momencik, zawrócimy sobie tutaj. Łuk odwrócimy. W ogóle bardzo, bardzo podoba mi się ten pług. Ładny jest, ale zobaczcie widzowie, my już tyle zoraliśmy, a ten pług się nic nie obrócił. Ja nie wiem, ja mam tu wyłączone te brudzenie maszyn, czy jak? Aż muszę sprawdzić. Jest w ogóle taka opcja tu. Gdzie to może być? Nie no, jest to normalny. Dobra, nieważne. Przepraszam was widzowie za przerwę, ale to taka przerwa techniczna musiała nastąpić. Oj, trochę krzywo, czekajcie, cofniemy. Cofniemy, żeby tu nie było orania po dziejusiowemu, tylko musi być po janinkowemu dokładnie. No i korzystając z chwili, chciałam bardzo podziękować moim wspierającym Igorowi Kaźmirskiemu, Bandycie, Kubasto, Bartek to ja, Aqua1, Jan Szymański, Wupemi Coko, Widz Janinki Bożej, Real Boss, Witek z YouTube. Czekajcie, nawrócę, już tu dalej mówię. Motoryzacja PRL, Michael WW, Wewo Kozaken, Sofisial, Zdrodzio Miocio, Fifczok, Dawid XD, Podlasie Team Gaming, Kacperski, Bochen, Krystian, Filipex, Sowy Świr, Fodo, Plaska.pl, Arleta P, Umace Ety, Agromafia, Wojta 130, Kacperek, Drifter 699, Gry, Piotr Podi, Sebastian Kielczyk, Demiki Team, Damian i Młody Team. Dziękuję wam bardzo serdecznie widzowie za wspieranie kanału Janinki Bożej. I pozdrawiam was serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze skorzystać z opcji wspierania kanału i ma oczywiście taką możliwość, to zapraszam do pierwszego linku w opisie. Możecie też widzowie wpaść na kanał do Jarusia i do Dziejusia, linki też są w opisie. Możecie popatrzeć, co tam chłopaczki działają. Zapraszam serdecznie. No a my tutaj, zobaczcie, pogadaliśmy chwileczkę i orkę już prawie mamy za sobą. Orkę już prawie mamy za sobą. W ogóle widzowie, właśnie myślałam nad tym, czy by już powoli się tutaj nie zastanawiać nad kupnem tych zwierząt. No ale to, żeby kupić jakieś krówki, to musielibyśmy mieć chociaż łąkę jakąś. No i musimy w końcu... No właśnie, w sumie to najpierw musimy zasiać jakieś zboże, żeby mieć też belki słomy, no bo... No czym my pościelemy tym krówkom? W sumie na razie to mamy tylko... Ale nie, bo tam też jest tylko soja i...
Jest soja i rzepak tylko, kurwa mać. To nawet kur nie możemy nakarmić. Bo dla kur to trzeba pszenicy albo jęczmień bodajże. No to nie no, na razie się nie pobawimy w zwierzątka. Na razie musimy ogarnąć sytuację z polami tutaj. Dobra, jeszcze ten i kolejny przejazd i robota zrobiona. Elegancko. Szybciutko poszło, bo to jest chyba najmniejsze pole bodajże. Tak, najmniejsze ze wszystkich. No i dobra, i szybciutko poszło, elegancko. To jeszcze zdążymy sobie tamto, oj, żebym źle nie powiedziała, to sprawdzę. Zmulczować jeszcze sobie zdążymy. No i może coś tam tym gruberem zrobimy. No zobaczymy. Dobra, nawrotka szybka. I żeby tutaj trawy nie zaorać za ten. Kurde, trochę za daleko jeszcze, o tak. Dobra, będzie luks. I robimy robotę. Aczkolwiek zobaczcie, na tym polu tych kamieni, widzowie, jest trochę mniej, bo na tych poprzednich to mam wrażenie, że było nasrane dosłownie. A tutaj to jeszcze tak znośnie. No ale to w sumie trzeba się z tym liczyć, że jak się pługiem robi, to kurde, to kamienie będą. Dobra, odwrócimy sobie tylko pług. I zrobimy poprzeczniaczki. Mam nadzieję, że na następny odcinek Jarusiowi się uda do nas tutaj wpaść, że znajdzie troszkę czasu. Bo też bym mu chciała pokazać, jakie tutaj pola sobie kupiłam. Jak tutaj właśnie teren ogarnęliśmy ze zwierzętami. Bym się chciała pochwalić. Możecie, widzowie, wpaść do Jarusia. Nawet teraz możecie na chwilę zatrzymać filmik i wpaść do Jarusia. Na przykład pod ostatni film i napisać, kiedy przyjdzie do Janinki w odwiedziny i troszkę pomóc w pracach polowych, bo ja się trochę niecierpliwie. Ja nie powiem, bo mi tutaj samej trochę ciężko. Ja bym wolała, żeby ktoś pomógł, no. Ale ja prosić nie lubię. Ja sobie poradzę. Dziejusia się ostatnio zapytałam i przyszedł, pomógł, bo on dobry, boży chłop. Pomógł mi i nawet pieniędzy nie chciał jeszcze. Ze mną obiadek zjadł i pojechał do domu. Ale jak Dziejusiowi będzie trzeba pomóc, to ja też chętnie pomogę. No i dobra, zabieramy się powoli. Odstawimy pług. W ogóle, widzowie, możecie mi też napisać w komentarzach, jaki byście doradzali, jaki byście polecali kupić mi trzeci ciągnik. Bo ja tak właśnie powoli już zaczynam myśleć nad zakupem trzeciego ciągnika. No bo jak już zaczniemy żniwa i tam jakieś większe prace polowe, to może się przydać, tym bardziej, że na przykład załóżmy, byłaby sytuacja, że przyjechałby do mnie Dziejuś z Jarkiem tego samego dnia. No to każdy musi mieć tam czym pracować, żeby ta robota jednak szła szybciej. I wiecie co, ja sobie tak myślę, że może do tego mulczowania to byśmy wzięli MF-a, bo MF jest trochę szybszy, a to trzeba jechać do sklepu. Tylko zgasimy John Deere'ka. Zamkniemy dwierzeje i weźmiemy MF-a. No i właśnie myślę sobie tak nad tym zakupem
kolejnego ciągniczka i moglibyście doradzić, co, na co by było warto zarzucić okiem. Tylko wiecie, widzowie, też nie jakiś za duży, tylko taki, żeby to był, no taki na moje tutaj możliwości, powiedzmy, finansowe. No i też, żeby nie był za duży, bo ja tych pól jednak co, no cztery pola mam. To nie jest dużo. A jeszcze dla tych, co może nie widzieli poprzedniego odcinka, albo tam nie oglądali uważnie czy coś, to słuchajcie, ja stąd miałam na przykład pieniądze na te pola i na zwierzęta, na krówki, na pszczoły i kury, bo tutaj poznałam takiego miłego sąsiada i on mi pożyczył trochę. Ja tutaj mam napisane, ja sobie zapisałam ile, 400 tysięcy mi pożyczył. No trochę dużo, można powiedzieć. No, niełatwo będzie to odrobić na pewno. Aczkolwiek musimy zrobić wszystko. O, jaki pirat mnie wyprzedził. Wjeżdżamy na lewy, nikt nas tu nie będzie wyprzedzał. Dobra, i zabieramy naszą nową maszynkę. Tylko wiecie co, ja bym na początku może... Albo dobra, podjedźmy. Ale ja bym chciała sobie obejrzeć tą maszynkę. Trochę przyfasoliłam. A zobaczcie, tu nawet kolorkiem pasuje. Bo to jest... A to po prostu takie wałki, żeby położyło te... Kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Jak to się nazywa? Może tu będzie napisane, poczekajcie. Chcę sprawdzić, bo właśnie nie chcę się pomylić. Jak to się nazywa? No nie wiem. No dobra, nieważne. No ale chodzi mi o te pozostałości po plonach. O to mi chodzi. I właśnie to trzeba... To ta maszyna tego nie rozdra... O, na lewy pas wyjechałam. Ta maszyna nie rozdrabnia tego w żaden sposób, tylko po prostu chyba kładzie i ubija coś w tym stylu. No zobaczymy, jak to będzie działać, czy to w ogóle będzie działać. Zaraz sprawdzimy. Tak szczerze, to nie mogę się doczekać efektu. Myślę, że MFTO na spokojnie powinien sobie z tą maszynką poradzić, bo ona jakoś bardzo ciężka nie jest. A też tutaj jakiejś pracy mechanicznej nie wymaga od ciągnika, także... No tak naprawdę tyle, żeby tylko uciągnąć. Także myślę, że damy sobie radę MF-kiem. A jak nie, to najwyżej John Deere'a podepniemy, bo John Deere trochę mocniejszy jest. Bo John Deere ma chyba 190 koni albo 180. Nie jestem pewna, aż sprawdzimy. John Deere ma 190, a właśnie MF ma 170 tylko. Dobra, i tutaj powolusiku, żeby nie rozwalić. No i lecimy na pole. No dobra, jak to będzie wyglądało? Rozkładamy tą machinę. Tylko cofniemy może trochę, bo tu trzeba więcej przybrać. I tego się nie włącza chyba w żaden sposób, co? Nie. To będzie się po prostu kręciło. Dobra, tylko czy to będzie działać? Działa. No działa, super. No i dobra, to robimy, widzowie. Jośka. Oj, tylko mijaczka zrobiłam. Dobra, i szalejemy. Fajna maszyna, ja wam powiem, zobaczcie. Z nią można fest zasuwać. Kurde, tu trochę trawy przyhaczamy. Ja jeszcze nie wyczułam tej maszyny.
Trochę za blisko jechałam. Dobra, podjedziemy. Oj, troszkę potrafię, pojechaliśmy, ale to nic. Dobra, i zrobimy sobie tutaj zagłówek taki. W ogóle to szybko pójdzie, jak zobaczcie, jak tu... Tu można zasuwać 18 na godzinę, to leci fest. No ale MF trochę dostaje na pewno wycisku. Chociaż w sumie... Czy ja wiem? Wydaje mi się, że w sumie przy orce gorzej było. Że przy orce było ciężej tym ciągniczkom niż przy tym mulczowaniu. Myślę, że tutaj problemu raczej nie powinno być. Zobaczymy, jak z tym kultywowaniem, czy tam gruberowaniem. Ale myślę, że też nie powinno być problemu. No i tak szczerze, to nie mogę się już doczekać siewów. Nie mogę się już doczekać siewów, jakiegoś nawożenia. No i przede wszystkim później żniw, bo tak naprawdę żniwa to później taki okres dochodu pierwszego z pracy cały rok, tak naprawdę. Bo póki my jeszcze nie mamy zwierząt, no to jedynym dochodem jest przychód z plonów. Z plonów. O, zobaczcie, sarna wybiegła, szalona. Szalona, jak pobiegła. No i zobaczcie, już jedno kółeczko zrobiliśmy dookoła. Już teraz nie będziemy robić zagłówka, tylko będziemy sobie ocykać, podnosić. I możemy tu gdzieś w środek wlecieć, o. I dobra, i buta. I idzie fajnie. Tak szczerze cieszę się, że sobie nową maszynkę tu przy okazji wytestowałam. Nawet cieszę się w sumie, że tego pola nie orałam, bo była okazja, żeby zobaczyć właśnie, jak działa ten mulcher. Chyba tak to się mówi. Od razu mówię, że nie jestem pewna, jeżeli coś nie tak powiedziałam w tym odcinku, coś pomyliłam, to jak najbardziej widzowie możecie mnie poprawić w komentarzu. Ja chętnie się dowiem czegoś nowego. Bo ja tak jak mówię, no specjalistką tam nie jestem, też się mylę czasami. Wiadomo, no jak każdy. Dobra. I zobaczcie, tak naprawdę widzowie, zaraz tutaj połowa pola już będzie zrobiona. Myślę, że może te kultywowanie sobie zostawimy na kolejny odcineczek, żeby tak wszystkiego naraz nie robić. Może dzisiaj sobie zmulczerujemy tylko do końca. No ale też zobaczymy, jak wyjdzie z czasem. Jeżeli jeszcze zostanie trochę czasu, to jak najbardziej możemy jeszcze i kultywować. Ja to mogę widzowie i cały dzień robić. Ja pracowita kobieta jestem. Czemu nie, słuchajcie. Tym bardziej, jak o tak przyjemnie robota idzie, to człowiek może robić i robić. O, i elegancko. O, w sumie to mogliśmy za jeden raz zebrać. Czekajcie, cofniemy, może ja się uda mi się tak wpasować, żeby na raz to zmulczerować. O, aczkolwiek nie wiem. O, dobra, idzie wszystko. Najwyżej się cofniemy, jeżeli zrobiłam omijaka. No tu zrobiłam pod koniec tylko. To podnosimy i robimy. Dobra, fajnie, że się udało akurat tak zgarnąć wszystko na raz i to jeszcze na całą objętość. Super, aśnie. Dobra, już jak tak zajechałam, to zrobimy poprzeczniaka. No i dobra, i tak naprawdę to jeszcze z 5-6 razy przejdziemy i po robocie. Fajnie idzie tym mulcherem robota, bo z nim można zasuwać.
W ogóle nie wiem, widzowie, jak wy, ale ja już się nie mogę naprawdę bardzo doczekać jakiejś pracy w sadzie. Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, bo jeszcze nigdy się czymś takim nie zajmowałam. Ja tam w różnych dziedzinach pracowałam i budowlańcem byłam, i tutaj naprawczykiem samochodów, i rolnikiem, i rajdowcem, i myśliwym, no ale jeszcze sadownikiem to nigdy nie byłam. A powiem wam, że chętnie bym coś spróbowała w tym temacie, bo czemu nie? Człowiek, słuchajcie, musi się kształcić w różnych dziedzinach. Trzeba próbować różnych rzeczy. No i dobra, co? Na 3 razy zbierzemy to? Myślę, że bez problemu. O, lecimy tu. O kurde, o mi jak będzie. Czekajcie, cofniemy. Cofniemy, bo ja lubię, jak wszystko jest glant zrobione. Zobaczcie, widzowie, Janinka to jak się wpasuje w środek pola, to jakby wcale na GPS-ie było robione. Wszystko pod linijką. Zobaczcie, starym MF-em, a wszystko jak pod GPS. O, i cyk. W ogóle fajnie wygląda, zwróćcie uwagę, fajnie wygląda ta ziemia po tym mulczowaniu. Fajnie to wygląda, już się nie mogę doczekać, aż to sobie zakultywujemy. W ogóle z tego, co mi się wydaje, to po mulczowaniu troszkę plony się zwiększają. Nie jestem pewna, czy dobrze statystykę znam, ale chyba coś koło 5%. Coś koło 5% tam plony się zwiększają. Do tego wiadomo, nawiezienie swoją drogą. No, nie jest to rzecz, którą chciałabym w sumie zawsze robić, ale myślę, że dla urozmaicenia takiej zabawy, powiedzmy, pracy, to fajnie się czymś takim zająć. No czemu nie, prawda? Dobra, zobaczmy tylko. A, bo tutaj jeszcze te wapno posypane. No dobra, to trzeba będzie to pokultywować wszystko. Chociaż w sumie może tego rannego byśmy, bo ten siewnik, który ja mam, poczekajcie, sprawdzimy. Ten siewnik, który ja mam, on chyba jest właśnie z takim, no właśnie, z taką glebogryzarką z przodu, widzicie? No i może nie wszystko by trzeba było tym gruberem robić. A w sumie może i zrobimy, no nie wiem. Czekajcie, zaparkujemy tylko tego John Deere'a i zaraz tamtym mulczerem przyjedziemy. No i może to w sumie będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. No ale jeszcze się tutaj rozejrzymy, zobaczymy. Dobra, póki co jedziemy. W ogóle MF już jest trochę brudny, trochę się ubrudził. Trzeba będzie, może w kolejnym odcineczku kupimy jakąś myjkę i pomyjemy te maszynki, bo to kurde szkoda. Szkoda w takim syfie jeździć. Bo to nowe sprzęty, to trzeba dbać. Dobra, mulcher odczepiony. Jedziemy zaparkować. No i co, widzowie, to chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was, widzowie, serdecznie. I widzimy się w następnym odcineczku. Do widzenia, widzowie. Trzymajcie się. Pa, pa.